Wieść ta padła na miasto nagle i niespodziewanie. Oto zaledwie przed tygodniem zjechał do Kalisza dawno oczekiwany król Władysław Jagiełło ze sporym dworem, a tu znowu gońcy donieśli, że o parę stajań znajduje się orszak jakiegoś króla z zamorskiej krainy. Zamieszanie takie powstało, że sam furtian kanonickiego klasztoru, pędząc ku dzwonnicy, dopiero w pół drogi przypomniał sobie, że uderzać w dzwony, choćby i na przyjazd króla, nie godzi się, jako że to Wielki Piątek. Zafrasował się imć pan burmistrz kaliski Mikołaj Kranc, na którego barki spadła powinność uświetnienia pobytu króla polskiego przez odprawienie strzelania do kura. Tyle jeszcze pracy i obowiązków, a tu znowu zamorski król. Do tych, co cieszyli się z owych niespodzianek, należał młody Wawrzyniec Zaręba z Kalinowej. Został właśnie przyjęty w służbę zbrojną dla ochrony królewskiej osoby. Nie miał jeszcze lat 20, więc chociaż serce biło w nim mężne, onieśmielał go Wielki Dwór. Wiele tu rzeczy widział nowych, wielu sprawom się dziwił, a najwięcej królewskiej parze. Bo król miał lat 70, zaś żona jego 17. Od pierwszego dnia czuł się jakiś zalękniony i w sumieniu swym niespokojny. Z onego grzechu, tajnego spozierania na piękne lico królowej. Bo też zdobiła ona godnie majestat królewski swą dziewczęcą urodą. Włosy miała jasne, oczy błękitne, a uśmiech jako słońce. Mimo że starał się, by spojrzeń jego nie dostrzegała, uśmiechała się i ona, gdy tylko był w pobliżu. Dlatego też unikać zaczął jej widoku i z ulgą przyjął tego dnia wezwanie do wyjazdu z zamku na powitanie zamorskiego gościa. Jadąc tuż za królem Władysławem w niewielkim poczcie, Wawrzyniec z konia oglądał przedświąteczny ruch. Wokół ratusza na rynku pełno było kramów, pełno krzykliwego tłumu, który uciszał się tylko na chwilę ich przejazdu. Ale wieść szła szybko, bo ludzie już od rynku poczęli się gromadzić po obu stronach ulicy do samej bramy wrocławskiej, także konni teraz z trudem torowali drogę orszakowi króla Władysława. A orszak jechał dostojnie, chrzęszcząc zbroją, błyskając słońcem odbitym w polerowanych pancerzach. Gdy dotarto do zachodniej bramy, skromny hufiec przybyłego króla stanął po drugiej stronie rzeki. Jeden z jeźdźców wysunął się ku przodowi i gromkim głosem obwieścił, że właśnie przybył tu wracający z ziemi świętej Eryk VII, potężny i sławny król Danii, Norwegii i Szwecji. Na to wyszedł z zatłoczonej bramy sam burmistrz kaliski Mikołaj Kranc z chlebem i solą. Król Eryk, niestary jeszcze człowiek, zsiadł z konia, podszedł do burmistrza, odebrał powitalne dary i oddał je idącemu nieco w tyle Giermkowi. Tymczasem na moście zjawił się i szedł powoli skromnie ubrany w zwykłym baranim kożuszku, jedynie ze zwisającym na piersi złotym łańcuchem, król Władysław Jagiełło, sławny pogromca krzyżaków. Obaj królowie spotkali się w połowie drogi i ucałowali serdecznie. Radosnymi wiwatami czcili Kaliszanie dwóch potężnych władców idących razem do starościńskiego zamku. Hojnie podejmował przez całe wielkanocne święta Władysław Jagiełło króla Skandynawów. Na zakończenie gościny miała się odbyć intronizacja króla trzeciego, króla kurkowego. W Kaliszu od pewnego czasu istniało bractwo kurkowym zwane, które ćwiczyło mieszczan w sprawności strzeleckiej, aby ich przysposobić do obrony miasta. Celem strzelania był drewniany kur, którego na odległość 100 dużych kroków należało trafić grotem z kuszy w sam środek tułowia. Do głównych zawodów, które odbywały się corocznie w tydzień po oktawie Bożego Ciała, przygotowywało się wielu wyborowych strzelców. W tym roku na życzenie króla jegomości przyspieszono zawody, aby uczcić ostatni dzień gościny północnego monarchy. Słońce przygrzewało wiosennie, ziemia parowała ciepłem, w błękitnym powietrzu latały gołębie gnieżdżące się na wieży kanonickiego kościoła. Gołąb to mój ulubiony ptak, powiedział król Eryk, śledząc wzrokiem lot ptaków. A moim słowik, rybałt nadobny, oznajmił uśmiechnięty Jagiełło. Ciekawym, czyim będzie dziś kur? Obaj królowie siedzieli na wyścielanych skórami karłach postawionych tuż przy murze. Od tego miejsca po dwóch stronach szły dwie długie liny konopne, które wydzielały wąski, a długi plac strzelniczy. Po przeciwległej stronie, pod zamkową ścianą, na dębowym klocu stał kur, pięknie wyrzezany w drewnie. Wawrzyniec Zaręba, stojący w pobliżu króla, spoglądał z uśmiechem na terminatorów cechowych, żaków i pauprów zajmujących parapety okienne i wszelkie występy w murach, tłocząc się i rozpychając. Raz w raz któryś spadał na ludzi i stamtąd słychać było stłumioną wrzawę i śmiech. Nagle uciszyło się wszystko. Na ganku ukazała się królowa w otoczeniu dam i dworek. Na to tylko widocznie czekano, bo z koła braci Kurkowej wystąpił jej marszałek, burmistrz kaliski, i podając na czerwonej poduszce srebrem zdobioną niderlandzką kuszę, poprosił króla o rozpoczęcie zawodów. Wielki nam sprawi zaszczyt zamorski nasz gość, a prawnuk wielkiego Kazimierza, naszego poprzednika, gdy odda pierwszy strzał, rzekł król Polski. W milczeniu wziął kuszę władca północnych krain, stanął na stanowisku, przyjął piękną strzelecką postawę i przyłożywszy broń do ramienia strzelił. Zagrała cięciwa zwolniona ze spustu i grot błyszczący przeleciał tuż nad głową kura, kalecząc cegłę w murze. Uśmiechnął się Eryk i podał kuszę Jagielle. Król, wstając, chwycił porywczo broń i przygarbiwszy się starym nawykiem, zmierzył do celu. Krótki świst i grot utkwił w szyi drewnianego ptaszyska. Rozległ się szmer podziwu, a król oddał kuszę burmistrzowi. Burmistrz chybił. Za chwilę strzelił jakiś gruby wielmoża z otoczenia króla, ale również chybił. Kusza przechodziła z rąk do rąk, strzały trafiały lub chybiały, lecz nikt jeszcze przez długość całego dziedzińca nie trafił w malowane serce tuż pod skrzydło kura. Prasą! Krzyknął ktoś z tłumu, a już to tu, to tam poczęły wołać coraz śmielej głosy. Prasą, strzelaj! Spojrzeli królowie ciekawie po ludziach, zaś marszałek bractwa, skłoniwszy głowę, powiedział niezbyt głośno, jakby wstydził się tych słów, wiedząc, o kogo chodzi. Ten człowiek nie należy do bractwa. Prasą, prasą! Wołał już tłum. Z ciżby wypchnięto jakiegoś człowieka skromnie ubranego, który koniecznie chciał się wycofać. ale znów kilka par rąk przytrzymało go i pchnęło w kierunku strzelnicy. Strapiony człowiek, znalazłszy się tuż przed siedzącymi monarchami, pokłonił się nisko. Nie jestem prasołem. Jestem pierwszym z jego czeladzi, a do bractwa kurkowego nie należy. Do bractwa nie należy, poświadczył skwapliwie burmistrz. Zezwalaliśmy mu strzelać, gdy czynił posługi albo składki przynosił od prasoła, bo też ku podziwowi strzela celnie. Od roku pan jego jest ciężko chory, Łukasz sam wozi sól z Wieliczki, zwą więc go wszyscy prasołem. Niech strzela prasą, on wam pokaże, krzyczyli otrocy stojący w rozwartej bramie, pewni, że nikt ich tutaj łatwo nie dosięgnie. Niegodzien jestem strzelać do kura, ale gdy przyjdzie potrzeba obrony, za zezwoleniem stanę w cechowej baszcie. Krzyki i wrzawa tłumu zagłuszyły słowa prasołowego czeladnika, więc skłonił się on tylko i już miał odejść, gdy król Władysław skinął ręką burmistrzowi i widać powiedział coś ważnego, bo imć Mikołaj zatrzymał Łukasza i podał mu kuszę. Strzelaj, a będziesz prasołem. Sam pan nasz miłościwy to potwierdza. Łukasz wziął kuszę, napiął korbą grubą cięciwę skręconą ze ścięgien bydlęcych, nałożył bełt, stanął w niewielkim rozkroku i przyłożył kuszę do ramienia. Cisza zalegała wokoło, gdy strzelec znamienity, wstrzymawszy oddech, długo mierzył, zanim pociągnął za spust. Świst bełtu zmieszał się z okrzykiem radości. Jest! Rzeczywiście, stalowy grot tkwił w samym środku małego czerwonego serduszka wymalowanego na kurze, a prawie niewidocznego z odległości półsetki kroków. Jeszcze dwa razy Łukasz powtarzał strzelanie i za każdym razem tak samo celnie. Nikt dotychczas lepiej nie strzelił. Wiwat prasą! Wiwat król! Wołano dookoła, a bardziej porywczy rzucali czapki w górę. Witaj więc nam trzeci królu! To mówiąc Jagiełło wziął z rąk marszałka podany na czerwonej poduszce złocony łańcuch ze srebrnym kurem, zawiesił go na szyi chylącego się nisko strzelca i obaj królowie uścisnęli go życzliwie. Wszyscy wstali, gdy herold miejski obwołał królem kurkowym w mieście Kaliszu na rok pański 1425 Łukasza, prasołowego czeladnika, który od dnia dzisiejszego został prasołem, z przysługującym mu na rok prawem niepłacenia podatku od przywozu soli. Na zakończenie herold w imieniu króla zaprosił wszystkich członków bractwa na ucztę w sali zamkowej. Ludzie właśnie szykowali się do wyjścia, gdy od wjazdu na dziedziniec poczęła przeciskać się gwałtownie jaskrawo ubrana cyganka z tamburynem. Ktoś ze straży usiłował ją zatrzymać, lecz ta, wyrwawszy się, podbiegła do króla Jagiełły i przyklęknąwszy na jedno kolano, chwyciła go za rękę. Daj, wielki królu, niech spojrzę w twoją przyszłość, zawołała. Cyganka prawdę ci powie. Cofnął się król, bo był zabobonny, lewą ręką uczynił jakiś tajemny znak przywołujący stare litewskie bogi, ale prawą zostawił cygance. Staryś już, królu Polski, ale dzielnych będziesz miał synów z tej młodziutkiej królowej. Mocnyś jest i wielkie kraje w twym ręku, a zginiesz przez małego słowika. To jest wszystko, co ci mogę powiedzieć. A teraz ty, przybyszu z dalekich stron, cyganka poderwała się, uklękła przed królem Erykiem i spojrzała w jego dłoń. Mocnyś też jest i 3 korony masz w ręku. Dzielnyś jest, a przecież wypędzą cię z twych królestw i tułać się będziesz z wiatrem po morzach, aż spoczniesz w rybackim tylko siole, mając jeno u boku swą złotą gołębicę. A ty, królu kurkowy, podbiegła do prasoła, nie bój się, daj rękę. Kurek, to twój ptak szczęśliwy, przyniósł ci dziś cześć i poważanie, w tym mieście staniesz się bogatym i będziesz żył długo. Nie stało już więcej królów do wróżby, ale cyganka, potrząsając tamburynem, który brzęczał mosiężnymi krążkami, jeszcze kogoś szukała wśród obecnych, aż czarne jej oczy zatrzymały się na młodym Wawrzyńcu Zarębie, co właśnie spoglądał ukradkiem ku gankowi. Spostrzegła to widać, gdyż powiedziała: dziś trzech mamy królów w tym mieście, ale jedną tylko królowę. Jako miesiąc srebrny jej lico, a w uśmiechu słońce się budzi. Nie patrz, rycerzu, na księżyc, tęsknotą ci serce zachorze. Nie patrz, junoszo, w słońce, bo ślepym nawiedzi miłowaniem. Jest tu jeden z tych, co zuchwałą praktyką przeciw miłościwemu panu pomówi królową o złamanie wiary małżeńskiej. Strzeż się, rycerzu kaliski, tego szafrańca, co czyha na twą zgubę. To mówiąc wskazała głową na wielmoże, stronnika królewskiego biskupa. Jednego z tych, co nie chcieli dopuścić do dziedziczności tronu Jagiellonów. Był to człowiek rudy, pyszny, a bezczelny, ufny w potęgę magnatów. Król Eryk, do tej chwili zasępiony, pogładził ręką brodę, kryjąc nieładny uśmiech. Pokraśniał wielmoża i sięgnął do miecza. Łukasz prasą chciał podtrzymać króla, bo mu się zdawało, że król się zachwiał, ale stary władca przygarbił się jeszcze bardziej, spojrzał koso spod krzaczastych brwi na ganek, na cygankę, na Wawrzyńca Zarębę, rycerza z Kalinowej, i coś rozważał w myślach. Zrozumiała to widać wróżka, bo krzyknęła: nie bój się, panie, twój tron, twoje posiędą orlęta, i podsunęła bębenek nadatki. Jeśli to prawdą jest, co cyganka prawi, powiedział butny wielmoża, jakby chcąc zlekceważyć zajście, to niech ten gołąb, co siedzi na dachu, zleci do naszych stóp. Nieomal wszyscy zadarli głowy i patrzyli na dach, gdzie siedział gołąb i gładził dziobem pióra. Niebo było pogodne, gontowy dach zamku zielonkawy od mchów, a gołąb siedział spokojnie i ani myślał zlatywać w ciżbę. Po chwili większość ludzi przejrzała chytrość rudego i opuściła smutnie głowy, a gołąb zagruchał i poderwał się do lotu. Wtedy nagle coś świsnęło w powietrzu, a śnieżno-biały ptak zatrzepotał gwałtownie skrzydłami, a potem ciężko, niby kamień, spadł wprost do stóp królewskich. Krzyk radości zabrzmiał na dziedzińcu. Wszyscy wnet zrozumieli, co się stało. Biały gołąb był przeszyty strzałą. To stojący za polskim władcą prasą kaliski król kurkowy strzelił z kuszy do wysoko lecącego gołębia i strącił go na ziemię, by ptak swą niewinną śmiercią potwierdził słowa cyganki.